Jeśli podobają Ci się moje filmy, rozważ proszę wsparcie tego kanału na platformie Patronite. Cześć Jacek z tej strony. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak uzyskać taki efekt popularnego zdjęcia brązowego, jednolitego, które jest. Bardzo modne w fotografii ślubnej obecnie, i zrobimy to całkowicie w Lightroomie bez przechodzenia do Photoshopa. Pokażę Wam, jak pracować z tym kolorem, co jest najważniejsze, i pokażę Wam, jak ten efekt uzyskać z takiego surowego zdjęcia. I przejść do właśnie takiego. Zastosować go też do innego zdjęcia i do zdjęć kompletnie różnych, żeby mniej więcej ten efekt się nakładał, ale jeszcze co trzeba poprawić, żeby ten efekt. Był w miarę taki korzystny dla tego zdjęcia, bo oczywiście będzie się to różniło ze zdjęcia na zdjęcie. Także na tym zdjęciu wam pokażę, jak przejść do takiej bazy i wtedy będziemy modyfikować też na innych zdjęciach. Także zresetuję sobie teraz ustawienia i pokażę Wam właśnie, jak to zrobić. Zacznijmy może od podstawowego wywołania rawa. Tutaj mamy plik raw taki po prostu surowy, jak go sobie zresetuję. Czyli to jest zdjęcie z puszki. Ja bym chciał tutaj zwiększyć zakres dynamiczny, czyli obniżyć światła, trochę podnieść może cienie. Tak, żeby po prostu troszeczkę rozszerzyć ilość informacji na zdjęciu. Może jednocześnie troszeczkę. Podnieść kontrast, czyli po prostu zwiększyć czernie. Natomiast powiedzmy, że taki wyjściowy kontrast i zakres dynamiczny bym chciał na tym zdjęciu. To, co musimy zrobić, to głównie manipulować kolorem. Ja tutaj po prostu sobie podstawowo wywołałem, żeby mieć mniej więcej taki zarys już, jak to zdjęcie bym chciał, żeby wyglądało, ale i tak będziemy się z kontrastem jeszcze bawić. Przejdźmy najpierw do zakładki, właśnie HSL, czyli Hue Saturation Luminance. I tutaj musimy sobie teraz troszeczkę pomieszać, że tak powiem, dlatego że chcemy, żeby całość była brązowa, ciepła. Musimy wyeliminować pozostałe barwy, albo pchnąć je w jakimś innym kierunku. I tak tutaj w tym przypadku możemy sobie poruszać troszeczkę o, tymi suwakami, tam czerwienie pomarańcze może niekoniecznie jakoś za mocno, ale wszystko chcemy pchnąć w ciepłe tony żółcie możemy troszeczkę właśnie pchnąć bardziej w czerwienie niż w zielenie, ale zdecydowanie zielenie puśćmy bardziej właśnie w żółty odcień. I już widzicie, że zaczyna nam się ujednolicać całe zdjęcie. I głównie te efekty tak naprawdę są stosowane przy zdjęciach właśnie takich w lesie, bo to daje fajny klimat, ale spróbujemy zastosować je też do innych zdjęć, żeby zobaczyć czy będzie pasowało. A tutaj też nie mamy za dużo tych kolorów innych akurat na tych zdjęciu, także skupmy się na tych, które tutaj widzimy i taki efekt tutaj powiedzmy mi się podoba. Także głównie te zielenie trzeba pchnąć właśnie w taki żółty odcień i żółcie też bardziej w pomarańczowy, dlatego że trawa i ogólnie zieleń leśna zawiera też bardzo dużo żółtego koloru, nie jest to sam zielony. Przejdźmy teraz do saturacji i teraz tej zieleni troszeczkę tutaj odsycimy. Tutaj, może pchniemy trochę bardziej do góry, dlatego że będziemy starali się tutaj. O! Odsycimy trochę inne kolory poza tymi podstawowymi skóry. Dlatego, że całość jeszcze będziemy ocieplać trochę i odsycać saturację ogólną na zdjęciu. Tutaj, sobie weźmiemy troszeczkę, ściągniemy te wszystkie kolory nieskórzane w dół. Skórę możemy ciut podciągnąć. Pomarańczowego jest najwięcej w skórze takiej zwykłej naszej. W ciemnoskórych modelach, znaczy w odcieniach ciemny, ciemniejszej skóry jest dużo oliwki, także bardziej może tutaj też troszeczkę właśnie żółci i zieleni wejść. Ale powiedzmy, że mamy taki efekt na razie ruszając tymi kilkoma sufakami. Tutaj mamy już przed i po, przed i po, także całe zdjęcie jest ujednolicone, ale. Też jest bardzo ważna zakładka, o której nie należy zapominać, czyli kalibracja. I ta zakładka, ona jest mega ważna, tak naprawdę powinienem ją od niej zacząć, dlatego że to, jak przesunę te suwaki, ma wpływ na to, jak będą wyglądały te suwaki, dlatego że ta kalibracja to są składowe trzy kolory RGB z naszego Raw'a. Także to, jak program Lightroom będzie interpretował te kolory, a te suwaki HSL, to jest już. Modyfikowanie zinterpretowanych tych kolorów. Także tutaj jest bardziej powiedzmy zaawansowana edycja. Ja to może na razie wyzeruję. Na razie będę suwakami hił się posługiwał, i tutaj czerwony pchnę bardziej troszeczkę w prawo, żeby wszystko zrobiło się trochę, może bardziej, właśnie takie żółtawe. Tak samo zielony, tutaj. W perfidną żółć tego nie będę wpychał, wpchnę to trochę też w prawo, tutaj w bardziej taki morski odcień, a natomiast o, niebieski pchnę trochę w lewo, przez co mi się tak trochę zaczerwieni te, ta całość, dlatego tutaj ta edycja nie jest taka intuicyjna, to trzeba trochę po prostu sobie pomachać, bo to nie jest tak, że jak. Niebieski pchnę w lewo tutaj bardziej właśnie w morski, to wszystkie niebieskie barwy pójdą w morski, dlatego że to jest jeden z trzech składowych i on będzie miał wpływ na każdy kolor. I tutaj to, co jest jeszcze fajne, że każdy ten odcień ma też, każdy ten kolor ma też właśnie suwak. Saturacji. O, tutaj może za bardzo odsyciłem, tu niebieski podciągnę, trochę może jest. Wrócę. No dobra, coś takiego. Teraz mamy przed i po, przed i po, i już jest fajnie brązowo. Już jest tak ciekawie. I jak mamy taki efekt już uzyskany, czyli zrobimy sobie przed i po, to możemy przejść jeszcze do balansu bieli i teraz całe zdjęcie ocieplić, tak żeby wszystko właśnie wpadało w ciepłe tony, bo chcemy tutaj ujednolicić całość bardzo kolorystycznie. I teraz po prostu obniżymy saturację trochę. Musimy to oczywiście tak w miarę zbalansować, żeby jeszcze jakieś tam barwy trzeba było, żeby były jakieś barwy widać, i o, zrobimy sobie coś takiego, ale też jednocześnie może wezmę to sobie tutaj na krzywej, trochę teraz popracuję, o o o, zrobię taki efekt, że trochę podniosłem kontrast. Ja trochę nie mówiłem, ale tutaj z, zwiększałem czernie, dlatego że ja ciągle manipulowałem. Vibrance i saturation, bo po dodaniu dużej ilości ciepła, to się robi pomarańczowe, a jak odejmiemy saturacji, to zaczynamy wchodzić w brązy, w taką sepię troszeczkę. Ogólnie bardzo łatwym sposobem na sepie jest dodanie odjęcie praktycznie całej saturacji i dodanie mega dużej ilości ciepła, ale chcę z tego wrócić do tego momentu gdzie byłem dlatego ociepliłem zdjęcie i tutaj bawiłem się z saturacją i vibrance bo jak odejmowałem saturacji to jednak to zdjęcie bardzo było takie wypłowiałe i jak dodawałem vibrance to ten vibrance jednak tak troszeczkę inaczej działa niż saturacja i trochę bardziej lokalnie dodaje ten kolor, nasycenie i teraz wszedłem do tej krzywej czyli mieliśmy przed i po bo trochę traciłem kontrast ale chcę ten kontrast też tak naprawdę jeszcze trochę ściąć żeby był ten efekt takiego trochę matowego filmu jakby, o. Tu już się za dużo dzieje. Obniżę może sobie trochę cienie, żeby nie było tak mega płasko. I mogę jeszcze trochę, chyba trochę zjadę z tym Vibrance. I myślę, że Powiedzmy taki efekt będzie ok. I teraz, oczywiście, dużo zdjęć, które widzicie w necie, z tym efektem one też mogą mieć mocną winietę. Także tutaj, sobie weźmy filtr gradacyjny kołowy, i możemy sobie mocno przyciemnić te brzegi żeby tutaj skupić uwagę właśnie w centrum kadru. Także te kadry mogą być odpowiednio jeszcze tutaj podkreślone innymi efektami, ale myślę, że ten usunę może sobie ten filtr kołowy, żeby nam nie przeszkadzał tutaj. O. Myślę, że ten główny efekt uzyskaliśmy, czyli mamy przed i po, przed i po. Czyli takie ujednolicone, brązowe odcienie. Ze zwiększonym, ale jednak ściętym kontrastem, że te czernie nie są czarne, a biele nie są białe. I teraz sprawdźmy, czy ten sam efekt na tym zdjęciu, znaczy z tego zdjęcia, dopasuje się też nam do innych na przykład naszych zdjęć. Weźmy sobie tutaj kolejne zdjęcie Olka. Tutaj nie ma już tyle zieleni. Tutaj jest po prostu taki, wychodziliśmy z domu Olek, powiedziałem mu spójrz się do góry, to chyba było nawet z tego samego dnia. Powiedziałem mu spójrz do góry, bo chciałem mu zrobić po prostu zdjęcie. O i teraz sobie zastosowałem ten sam efekt z poprzedniego zdjęcia, po prostu jak było ono podświetlone i kliknąłem na tamto, wystarczy, że kliknę previous i wszystkie te Efekty zostaną zastosowane wszystkie ustawienia na to zdjęcie, które miałem teraz zaznaczone. I na przykład w tym zdjęciu zdecydowanie tutaj by się przydała właśnie ta ciemniejsza winieta, bo to zdjęcie trochę za bardzo wpada. Powiedzmy nawet też w czerwień. Może jakbym troszeczkę tutaj tinty odjął. Także pamiętajcie, że to nie będzie tak, że ten złoty środek na wszystko, cudowny preset. To jest preset, który. Pomoże Wam gdzieś tam być. O, zrobię tak. Obniżę biele i czernie Pomoże Wam być bliżej tego efektu, który chcecie uzyskać po prostu na wyjściu. O, coś takiego sobie zrobimy. A jeszcze, oczywiście, każde zdjęcie musicie troszeczkę dostosować. Między tymi z lasu. Tak jak było tamto i na przykład to. Jak tu kliknę sobie previous. No, dawaj. To to będzie bardziej pasowało z tego idealnie ustawieniami do tego niż do takiego zdjęcia na przykład jak to z Kamilem. Tutaj sobie kliknę Previous, o i widzicie. Widzicie tutaj ten kontrast za dużo podniósł. Poza tym to też jest JPEG, także muszę sobie ekspozycję na przykład mocno ściągnąć i ten, to ciepło też jest takie dużo większe, także na przykład mogę sobie zmniejszyć trochę balans bieli, albo jeszcze troszeczkę odjąć saturacji o i zwiększyć na przykład, na przykład vibrance, że odjąć saturacji, a zwiększyć vibrance. Także musicie manipulować tutaj troszeczkę też, powiedzmy ten kontrast zwiększę. Każde zdjęcie wymaga odrobiny chociaż dopracowania, bo też tutaj na przykład na tym zdjęciu mamy dużo niebieskiego. I teraz pytanie, czy o, jak kliknąłem z tego poprzedniego, co miałem tutaj, to mam taki efekt. A teraz sobie zresetuję. I kliknę te ustawienia oryginalne. O, i tu jest na przykład mega jasno, nie? O, to wolę już te ustawienia, które były z tego zdjęcia, czyli te ciemniejsze, tutaj już po dopasowaniu, ale też może je troszeczkę tutaj właśnie dopasuję. O, nie, highlights ściągnę w dół. Cienie można trochę podnieść, ale tutaj czerniami można się jeszcze trochę bawić. I też w tamtym przykładzie nie mieliśmy tyle niebieskiego. Tutaj mamy dużo więcej niebieskiego. Możemy też tutaj saturację niebieskiego dużo zmniejszyć, tak? I tutaj niebo już wpadnie nam w taki mega też odsycony kolor. Ale tego ciepła i brązu dodaje nam balans bieli i cała reszta. Także każde zdjęcie wymaga odrobiny tutaj. Do stosowania, ale taką podstawę myślę, że jak sobie stworzycie z takiego jednego presetu, chociaż to jak najbardziej będziecie mogli to zastosować i później troszeczkę właśnie tutaj czegoś dodać. Także to by było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i to jest ten efekt, którego szukacie, bo bardzo często widzę, jak na grupach przedpo czy na jakichś w ogóle innych grupach fotograficznych ktoś użyci ten efekt. Bardzo popularnego brązu ze zdjęć lubnych obecnie, to dużo osób pyta, jak go uzyskać, także nie jest super łatwo. Czasem wystarczą same suwaki HSL czasem trzeba trochę bardziej pokombinować, ale te suwaki HSL rzeczywiście one mega pomagają plus właśnie kalibracja i reszta to jest kontrast i zakres dynamiczny. Także na tym trzeba popracować. Tutaj też balans bieli, saturacja. Także na dobrą sprawę wszystko. <laughs> tak w ułatwień, w uproszczeniu tylko. Dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, cokolwiek i nie zapomnijcie też wpaść na mojego Patronite sprawdzić co tam się dzieje. Jeżeli chcecie, żeby te filmy się rozwijały, było ich więcej, to warto wesprzeć ten kanał. Także dzięki i do usłyszenia do zobaczenia następnym razem. Hej!